19 lipca w liturgii wspominamy świętą Makrynę Młodszą. Makryna, zwana młodszą dla odróżnienia od swojej babki ze strony ojca, Makryny Starszej, która zginęła podczas prześladowania i jest również czczona w kościele jako święta. Makryna była córką świętego Bazylego Starszego oraz jego żony Emmalii, która także czczona jest jako święta. Małżeństwo to wydało na świat 5 córek i 5 synów, z których najbardziej zasłużyli się święty Bazylii zwany Wielkim, święty Piotr, biskup Sebasty oraz święty Grzegorz, który został biskupem w Nysie. Najstarszą wśród rodzeństwa była właśnie Makryna. Urodziła się w Cezarei około roku 327. Gdy miała mniej więcej 12 lat, zaręczono ją z młodzieńcem, którego imienia dziś nie znamy. Na skutek jednak jego przedwczesnej śmierci nie doszło do małżeństwa. Makryna poświęciła się wtedy wychowywaniu młodszego rodzeństwa, które wedle świadectwa brata Grzegorza wiele jej zawdzięczało. W tym czasie przeżywała zwykłe tragedie rodzinne, śmierć Neukracjusza, wyjazd innych braci, śmierć własnej matki Emmalii w roku 373, pochowanej obok ojca w kościele pod wezwaniem 40 męczenników. Bazylii i Grzegorz byli już wówczas biskupami, ale rzadko zaglądali do swojego rodzinnego domu. Pierwszy z nich zmarł 6 lat po matce. Makryna, która od dłuższego czasu oddawała się bez reszty bogomyślności, wraz z towarzyszkami oraz domownikami prowadziła życie na wpół klasztorne. Przed śmiercią odwiedził ją jeszcze Grzegorz, co było dla niej wielką pociechą. Zwrócona całkowicie ku Bogu, zmarła w opinii świętości w roku 379. Być może było to dnia 19 lipca, albowiem pod tą datą wspominają ją synaksariony greckie. Do Martyrologium Rzymskiego wpisana została dopiero w XVI wieku. Najwspanialsze wspomnienie przekazał Grzegorz z Nysy w życiu świętej Makryny oraz w dialogu z siostrą Makryną o duszy i zmartwychwstaniu. Pierwszy z tych utworów stoi na pograniczu hagiografii i literatury duchowej. Prawdziwym klejnotem jest w nim modlitwa Makryny na łożu śmierci. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem świętej Makryny, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.